wszystkim. Witam Was w dniu 19 naszej serii 100 dni do matury 2023. Dzisiaj opowiemy sobie o ciągu arytmetycznym. Na początku kilka słów. Czym jest ciąg arytmetyczny? Więc tak, będziemy mówić, że AN jest ciągiem arytmetycznym, jeśli wszystkie wyrazy oprócz pierwszego powstają w taki sposób, że do poprzedniego dodajemy jakąś stałą wartość. Dodajemy lub odejmujemy oczywiście. Czyli ciąg AN jest ciągiem arytmetycznym wtedy. Możemy zapisać, że AN to jest AN minus 1 dodać R, gdzie N jest większe bądź równe od 2. Możemy w takim razie także zapisać sobie wyraz ogólny. Skoro każdy kolejny wyraz powstaje poprzez dodanie jakiejś stałej wartości, to w takim razie nty wyraz możemy powiedzieć, że to jest pierwszy wyraz dodać N minus 1 razy R. Oczywiście ten wzór jest w tablicach, ten tutaj. I można by go było także zapisać w taki sposób, że AN to jest AS, jakiś wyraz AS, na przykład A5, dodać N minus S razy R. Tak? Czyli pomiędzy AN wyrazem a AS, tutaj mamy nasz AS wyraz, tutaj mamy jakiś AN, mamy jeszcze kilka wyrazów i każdy ten kolejny wyraz powstałby właśnie poprzez dodanie R-a do tego poprzedniego i dlatego możemy sobie zapisać, że ANty wyraz to jest AS dodać właśnie tyle wyrazów, ile dzieli to AN i AS razy ta różnica. Dodatkowo możemy jeszcze powiedzieć o takim twierdzeniu, które oczywiście w tablicach także jest i jest to twierdzenie mówiące nam o tym, że AN jest to ciąg arytmetyczny, no wtedy i tylko wtedy, jeśli środkowy wyraz jest średnią arytmetyczną wyrazów, które go otaczają. Czyli na przykład trzeci wyraz to jest średnia arytmetyczna wyrazu drugiego i czwartego przez 2. Oczywiście, o ile n jest większe bądź równe od 2 oraz an nie jest ostatnim wyrazem danego ciągu. Co więcej moglibyśmy powiedzieć jeszcze o ciągu arytmetycznym? W ciągu arytmetycznym możemy mówić o sumie n początkowych wyrazów i wyraża się ona takim wzorem. A1 dodać an przez 2 razy n, czyli razy ta liczba wyrazów. Można by było oczywiście ten wzór także zapisać przy pomocy wzoru ogólnego na nty wyraz, czyli wtedy mielibyśmy A1 dodać A1 plus N minus 1 razy R przez 2 razy N, a to by było równe 2A1 dodać N minus 1 razy R przez 2 razy N. Oczywiście te wzory, ten pierwszy i ten ostatni, także jest w tablicach, także są w tablicach. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ciąg arytmetyczny. Zazwyczaj ciągi arytmetyczne przypominają funkcję liniową, czy też funkcję stałą. Możemy jeszcze powiedzieć coś na temat monotoniczności ciągu arytmetycznego. A mianowicie, ciąg arytmetyczny może być stały, rosnący lub malejący i to, jaki on będzie, czyli jaki jest charakter tej monotoniczności, to o tym decyduje właśnie to R, czyli ta różnica ciągu arytmetycznego. Więc monotoniczność. Jeśli R jest większe od zera, to mówimy, że ciąg AN jest rosnący. Jeśli R jest równe 0, to wtedy ciąg AN jest stały. No a jeśli R jest mniejsze od 0, to wtedy ciąg AN jest malejący. O monotoniczności ciągów, nie tylko arytmetycznych, będziemy mówić jeszcze w tej serii 100 dni do matury w innym filmie. Dzisiaj skupimy się tylko na tym, że możemy także wyznaczyć monotoniczność ciągu właśnie jako różnicę. No to teraz spójrzmy sobie jeszcze na tą początkową definicję, czyli to, o czym powiedzieliśmy, że ciąg arytmetyczny to jest taki ciąg, którego każdy wyraz, za wyjątkiem pierwszego, powstaje właśnie poprzez dodanie jakiejś stałej wartości R do tego poprzedniego. Czyli co by to nam mówiło? Co by znaczyło tyle, że różnica dwóch sąsiednich wyrazów zawsze musi być stała. I właśnie to jest charakterystyczne dla ciągu arytmetycznego. I każdy ciąg, który właśnie będzie się charakteryzował tym, że ta różnica dwóch kolejnych wyrazów, czyli an plus 1 minus an, jest stała, to każdy taki ciąg wtedy będzie ciągiem arytmetycznym. Czyli jeśli będziesz musiał sprawdzić, czy też musiała sprawdzić, czy ciąg jest arytmetyczny, to wystarczy, że zbadasz, czy różnica właśnie
an plus 1 minus an jest stała. Zauważmy, że jeśli chodzi o tą różnicę dwóch sąsiednich wyrazów, to ona także jest wykorzystywana przy badaniu monotoniczności. Nie tylko ciągu arytmetycznego, ale każdego innego ciągu też, w związku z czym jest pewna jeszcze tutaj różnica co do badania monotoniczności, a sprawdzania, czy ciąg jest arytmetyczny. Kiedy sprawdzamy, czy ciąg jest arytmetyczny, to ta różnica musi być stała, musi być pewną liczbą, nie może zależeć od n-a. A jeśli chodzi o na przykład badanie monotoniczności, to ta różnica mogłaby zależeć od n-a, wtedy byśmy wiedzieli, że ciąg nie jest arytmetyczny, ale no, to nam nie przeszkadza w badaniu monotoniczności. Z tym, że musielibyśmy mieć jasno określony znak i musielibyśmy ten znak potrafić określić. To taka dygresja, jeśli chodzi o tą monotoniczność, taki w sumie spoiler kolejnych filmów. Wróćmy w takim razie do tego naszego ciągu arytmetycznego. To był bardzo króciutki wstępik. Pamiętajcie, że na kanale znajdują się filmy teoretyczne z ciągów. Linki do filmów będą w opisie filmu i zachęcam Was gorąco po prostu, aby do nich zajrzeć. I do w ogóle całej playlisty ściągów. Przejdźmy do krótkich trzech zadanek właśnie z ciągu arytmetycznego. Suma n początkowych wyrazów ciągu an jest równa 3n minus 2n kwadrat. Czyli mamy, że Sn jest równe 3n minus 2n kwadrat, gdzie n należy do naturalnych. Bardzo często też jest spotykane naturalne dodatnie jako oznaczenie. Ja naturalne rozumiem przez liczby od 1 w górę. Bardzo często też 0 jest zaliczane do liczb naturalnych. To już jest kwestia taka po prostu oznaczenia. Kto jak uważa. Co więcej możemy tutaj powiedzieć? No tyle, że an jest po prostu ciągiem. Nie wiemy, jaki jest charakter tego ciągu. Dopiero w podpunkcie a mamy wykazać, czyli to jest nasza teza, że an jest arytmetyczny. No to, tak jak powiedzieliśmy sobie dosłownie przed chwilką, każdy ciąg, który będzie się charakteryzował tym, że różnica dwóch sąsiednich wyrazów an plus 1 minus an będzie stała, to ten ciąg jest arytmetyczny. Z tego możemy to wnioskować. I to właśnie wykorzystujemy w dowodzeniu, że ciąg jest arytmetyczny. Ale w tym przypadku pojawia się ten problem, że my nie mamy an, a my mamy sn. A my nie chcemy sprawdzać, czy sn jest arytmetyczny. Zresztą no widać, że nie byłby. My chcemy pokazać, że an będzie arytmetyczny. Więc w pierwszej kolejności trzeba to an znaleźć. No i w jaki sposób postąpić, szukając właśnie an z tej sumy. Bardzo częstym błędem jest próba wykorzystania tego wzoru, który sobie tutaj powiedzieliśmy przed chwilką, czyli wzoru na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego w tego typu zadaniach. Dlaczego to jest błąd? Dlatego, że my na chwilę obecną jeszcze nie wiemy, czy ten ciąg jest arytmetyczny, więc nie możemy wykorzystać żadnego wzoru, który tyczy się ciągów arytmetycznych. Dopiero kiedy skończymy podpunkt A, możemy korzystać z dobrodziejstw właśnie tych wzorów, bo wtedy już będziemy wiedzieć, że ten ciąg jest arytmetyczny. Ale dopóki tego nie pokażemy, a to jest naszym celem, to nie możemy sobie korzystać z żadnych wzorów, no bo wykorzystywalibyśmy tak naprawdę tezę, żeby udowodnić tezę, no tak nie można robić. Więc nie możemy z tego skorzystać. Żadne wzory na ciągi arytmetyczne w chwili obecnej nie wchodzą w grę. A musimy znaleźć an, żeby właśnie udowodnić, że jest to ciąg arytmetyczny. No to co ja mogę zrobić? Zauważmy, że suma n początkowych wyrazów to jest nic innego jak pierwszy wyraz dodać, drugi wyraz dodać, trzeci wyraz i tak dalej, aż dodać n-ty wyraz, tak? Czy mogłabym powiedzieć an minus 1, no i an. Czyli suma n początkowych wyrazów to są po prostu sumowane wszystkie te wyrazy tego ciągu od 1 aż do n. Ja mogę zauważyć, że tak naprawdę no mogłabym powiedzieć, że to jest suma n minus 1 początkowych wyrazów. I dzięki temu zauważam, że tutaj w tym miejscu pojawia mi się to moje an. Czyli po odjęciu obustronnie sn minus 1 uzyskuję, że suma n początkowych wyrazów minus suma n minus 1 początkowych wyrazów to jest to nasze an. Tylko tutaj jest jeden mały szkopuł, a mianowicie to n musi być w tym przypadku większe bądź równe od 2. Znowu taka malutka dygresja.
Dlaczego, kiedy pokazujemy na przykład monotoniczność, to sprawdzamy sobie an plus 1 minus an, a nie an minus an minus 1? Ano dlatego, że wtedy badalibyśmy to od n większego bądź równego 2. Dlaczego? Dlatego, że no, mielibyśmy dla na przykład n równego 1, wtedy mielibyśmy a1 minus a0, co już jest niemożliwe, jeśli chodzi o ciągi. Z tego też powodu ja bardzo polecam w większości przypadków sprawdzać jednak an plus 1 minus an, i wszystko, co się właśnie tyczy jakiegoś takiego odejmowania dwóch sąsiednich wyrazów, czy dzielenia dwóch sąsiednich wyrazów, to raczej, żeby nie używać tego n minus 1, bo właśnie wtedy mielibyśmy, że to zachodzi dla n większych bądź równy od 2. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy taki wzór, który dla każdego n większego bądź równego od 2 rzeczywiście na przykład spełniałby taki warunek, czyli to by na przykład nam sugerowało, że ciąg mógł być na przykład rosnący, ale A1 byłoby na przykład 7, a A2 byłoby 5. I później już od A2 w górę byśmy mieli tą sytuację, że ciąg by rósł. Ale te dwa pierwsze wyrazy byłyby jakby tutaj w sprzeczności z tym. Dlatego jeśli byśmy sprawdzali jednak to tym wzorem, to musielibyśmy sobie sprawdzić jeszcze to dla n równego 1, czyli na to należy zwracać uwagę. I już znowu zaspoilerowałam, a mianowicie, że jeśli robimy to w taki sposób, że robimy sn minus sn minus 1, czyli pojawia się tutaj ta minus 1, czyli zaczynamy od n większych bądź równych od 2, to później będziemy sobie musieli sprawdzić to a1, czy ono się także zgadza z tym, co sobie policzyliśmy. Czy gdzieś tam, no, nie jest to błędem. Więc możemy sobie wyliczyć an. I to jest sn minus sn minus 1. Sn mamy dane już tutaj tym wzorem, a sn minus 1 możemy sobie policzyć po prostu podstawiając w miejsce n na n minus 1, czyli będzie 3 n minus 1 minus 2 n minus 1 kwadrat. Czyli to będzie równe 3n minus 2n kwadrat minus 3n minus 3 minus 2 razy n kwadrat minus 2n plus 1. Czyli to jest równe 3n minus 2n kwadrat minus 3n minus 3 minus 2n kwadrat plus 4n minus 2. Czyli to jest równe 3n minus 2n kwadrat minus. Tutaj mamy 3n plus 4n, czyli 7n, czyli będzie minus 7n, minus 3, minus 2, czyli minus 5, minus minus 5 to jest plus 5, no i będzie plus 2n kwadrat. 2n kwadrat się nam skracają i uzyskujemy minus 4n plus 5. No dobrze, ale to jest oczywiście dla n-ów większych bądź równych od 2. Sprawdźmy, czy dla jedynki się zgadza. No to podstawię sobie. A1 to będzie nic innego jak S1. Tutaj sobie to też jeszcze możemy zapisać. No bo S1 to jest po prostu A1, tak? No bo S2 to będzie A1 plus A2 i tak dalej. No a S1 to jest po prostu A1. Więc sobie sprawdźmy. S1 równa się 3 razy 1 minus 2 razy 1 kwadrat. Czyli to jest 3 minus 2, czyli 1. A sprawdźmy sobie, podstawiając pod ten wzór A1. To by było minus 4 razy 1 plus 5, no czyli też 1. Czyli się zgadza. Czyli wniosek jest taki, że an jest równe minus 4n plus 5 dla n-ów większych bądź równych już od jedynki. Bo sprawdziliśmy, dla jedynki też to zachodzi. No i teraz mogę przejść właśnie do badania, czy ciąg jest arytmetyczny. Więc badamy to tak, jak już wspomnieliśmy, w ten sposób, że sprawdzamy, czy taka różnica an plus 1 minus an jest stała. No to sprawdźmy. An plus 1. W miejsce n wstawiamy n plus 1, czyli będzie minus 4, n plus 1 plus 5, to jest nasze an plus 1 minus, no i teraz an po prostu wstawiamy ze wzoru, więc będzie minus 4n minus 4 dodać 5 minus, minus 4, czyli plus 4n minus 5. To się nam pięknie skraca, to się nam skraca, zostaje minus 4. No i to jest stałe, prawda? Czyli z tego wynika, że an jest arytmetyczny. No i co więcej, moglibyśmy jeszcze powiedzieć, że ten ciąg nie dość, że jest arytmetyczny, to będzie malejący, bo to an minus 1 minus an to jest równe r różnicy tego ciągu, no i to jest równe minus 4, więc wiemy, że to znaczy, że ciąg jest arytmetyczny. Teraz mamy obliczyć a5, dodać a6, dodać a7, dodać a8, dodać a9. No i moglibyśmy to zrobić po prostu wyliczając sobie po kolei te wszystkie wyrazy z naszego wzoru an, no i to dodając. Oczywiście byłoby to możliwe, ale możemy to też zrobić sprytniej i
ten właśnie sposób taki troszkę sprytniejszy, on by się przydał na przykład w sytuacji, jeśli szukalibyśmy na przykład A101, dodać A102, dodać na przykład A199, bo tutaj wyliczanie tych wszystkich wyrazów no byłoby czasochłonne i tego byśmy nie chcieli robić. W jaki sposób to robimy? Zauważmy, że no to by było bardzo blisko S9, tak? Ale S9 zawierałoby jeszcze te wszystkie początkowe wyrazy aż do A4, tak? Ale my ich nie mamy. Ale skoro my ich nie mamy, to mogę zauważyć, że to jest nic innego jak S4. Więc po prostu odejmuję S4. No i rzeczywiście S9 zawiera wszystkie od A1 do A9, a S4 usuwa nam te cztery początkowe wyrazy. No to sobie policzmy w takim razie S9 i S4, tutaj osobno. S9, no to 3 razy 9 minus 2 razy 9 kwadrat. Czyli to jest 27 minus 2 razy 81, czyli tutaj by było 162, czyli 29 minus 162 to się równa minus 135, a jeśli chodzi o S4, to jest 3 razy 4 minus 2 razy 4 kwadrat, czyli to jest 12 minus 2 razy 16, czyli minus 32, czyli to jest minus 20. Więc mamy minus 135 minus minus 20, więc będzie minus 135 dodać 20, czyli to jest minus 115. Ok, możemy przejść do zadania numer 2. Tutaj mamy suma kolejnych liczb naturalnych, które przy dzieleniu przez 5 dają resztę 2, jest równa 930. Czyli mamy S jakiś tam N liczb i wiemy, że to jest 930. Wyznacz największą liczbę należącą do tej sumy, jeśli najmniejsza jest liczbą 27. Czyli wiemy, że ta nasza pierwsza liczba to jest po prostu 27. Kolejna byłaby o 5 większa, no bo rzeczywiście 27 dzielone przez 5 to jest 5 reszty 2. W takim razie ten nasz wzór ogólny AN to by było A1 dodać 5, no bo każda kolejna to będzie już o 5 większa, czyli druga to by było 32, no bo rzeczywiście przy dzieleniu przez 5 daje nam 6 reszty 2, czyli to będzie 5 razy to N minus 1. Więc AN będzie równe 27 dodać 5N minus 5, czyli AN jest równe 22 dodać 5N. Sprawdzając A1, 22 dodać 5 razy 1, czyli dodać 5, 27. No i my się zastanawiamy, ile to N wynosi, ponieważ jeśli znajdziemy N, to znajdziemy też przy okazji ANty wyraz, bo wystarczy, że podstawimy po prostu pod wzór. No to możemy skorzystać z tego wzoru, że SN to jest A1 dodać AN przez 2 razy N. Podstawmy. 930 równa się 27 dodać 22 dodać 5N przez 2 razy N. Czyli 930 równa się 49 dodać 5n przez 2 razy n mnożę przez 2, czyli 1860 równa się 49n dodać 5n kwadrat. Przerzucam sobie wszystko na prawą stronę i mam 5n kwadrat dodać 49n minus 1860 równa się 0. Liczę deltę. 49 kwadrat minus 4 razy 5 razy minus 1860 równa się. Więc mamy 2401 dodać 37200, czyli nasza delta jest równa 39601. No i się okazuje, że mamy taki pierwiastek i to jest 199, więc N1, N2 sobie liczę. N1 to będzie minus 49 minus 199 przez 2 razy 5. Tutaj też bardzo częsty błąd, a mianowicie, to sobie to może zmarzemy, bardzo często tutaj pojawia się sama dwójka, ale to jest tak naprawdę 2 razy współczynnik kierunkowy, czyli 2 razy 5. Już widzimy, że to będzie ujemne, więc nawet nie musielibyśmy tego sobie liczyć, bo to będzie minus 248 przez 10, czyli to jest minus 24,8. Nie dość, że to jest ujemne, a n musi być naturalne dodatnie, większy bądź równy od 1, to jeszcze w dodatku to nie jest nawet całkowite. No i drugie, to jest minus 49 dodać 199 przez 10, czyli tutaj będzie 150 przez 10, czyli 15. No i okazuje się, że to nasze n jest równe 15, to jest to nasze szukane n, a my mamy wyznaczyć największą liczbę należącą do tej sumy, więc po prostu wyliczamy A15. I to będzie 22 dodać 5 razy 15, czyli to jest 22 dodać 75, więc to jest 97. I to jest odpowiedź w tym zadaniu.
To przechodzimy do zadania numer 3. Jest to ostatnie zadanie. I w tym zadaniu sobie właśnie wykorzystamy to twierdzenie, które nam mówi, że ciąg jest arytmetyczny wtedy i tylko wtedy, kiedy średnia arytmetyczna dwóch wyrazów sąsiednich jest równa właśnie temu wyrazowi środkowemu dla wyrazów, no, wszystkich z włączeniem pierwszego i ostatniego. To jest oczywiste. No więc co tutaj mamy? Mamy obliczyć k, dla której taki ciąg będzie arytmetyczny. No to mogę sobie skorzystać z tego, że 2k jest równe k kwadrat plus k dodać k minus 3, czyli tutaj mam te moje wyrazy a1, a3, to jest moje a2, czyli korzystam z tego, że ten ciąg będzie arytmetyczny wtedy i tylko wtedy, kiedy a2 będzie równe a1 plus a3 przez 2. Okej, mnożę sobie przez 2 i uzyskuję, że 4k jest równe k kwadrat dodać 2k minus 3. Mogę sobie teraz przerzucić wszystko na prawą stronę, czyli odjąć to 4k. Więc uzyskuję k kwadrat minus 2k minus 3 równa się 0. No i teraz mogłabym policzyć delta, ale mogę też zauważyć, że to minus 2k mogę sobie zapisać jako minus 3k dodać k. No i reszta pozostaje bez zmian. I z pierwszych dwóch, czyli z k kwadrat minus 3k, mogę wyłączyć k i uzyskuję k minus 3 w nawiasie, a z kolejnych dwóch mogę wyłączyć po prostu plus, no i 1, tak? Czyli będzie k minus 3 też. I teraz mam wspólny nawias k minus 3 i uzyskuję k plus 1, no bo tutaj jest k, tutaj jest taka cicha jedynka. Więc mam, że k równa się 3 lub k równa się minus 1. No i tak naprawdę oba te rozwiązania są jak najbardziej poprawne. No i możemy sobie to teraz podstawić, żeby po prostu to sprawdzić. Czyli sprawdzenie mogę zapisać. Dla k równego 3 co mam? Mam taki ciąg. K kwadrat plus k, czyli 3 do kwadratu plus 3, 2 razy 3, 3 minus 3. Czyli uzyskuję wtedy 9 plus 3, czyli 12, 6, 0. No i zauważam, że po prostu jest to ciąg, którego pierwszy wyraz to jest 12, a różnica to jest minus 6. Sprawdźmy sobie dla k równego minus 1 i wtedy mam tak, minus 1 kwadrat plus minus 1, czyli po prostu minus 1. 2 razy minus 1, minus 1 minus 3, czyli wtedy uzyskuję 1 minus 1, czyli 0, minus 2 minus 4. No i zauważam, że pierwszy wyraz tego ciągu to jest 0, a różnica to jest minus 2. No i jak najbardziej też jest to ciąg arytmetyczny, czyli odpowiedź k należy do takiego dwuelementowego zbioru, minus 1, 3. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Zapraszam Was oczywiście do innych filmów na kanale, do subskrypcji i do lajkowania. Cześć!